Oglądając różne TikToki, postanowiłem, że sobie skustomizuję spodnie jeansowe, bo te wyglądają, jakbym je dostał po tatusiu i chciałbym wykorzystać ponownie moje barwniki, które są cudowne. I tak się zastanawiałem, gdy tutaj grunt wszystko ustawił, na jaki kolor to pomalować. Jaki kolor będzie się mieszał z tym pięknym niebieskim. I wymyśliłem, że najlepszy będzie chyba niebieski. To nawet nie był śmieszny żart, chyba że się uśmieliście, no to wtedy łapeczkę poproszę. A jak się nie uśmieliście, to mi napiszcie w komentarzu, że ja się uda z tym razem poproszę o lepszy żart, bo umzup. Napiszcie, bądźcie szczerzy. Jak coś wam się nie podoba na tym kanale, piszcie o tym. Chyba że ja się nie podobam, wtedy sp***. Zatem myślałem sobie nad tymi kolorami. Na pewno będę chciał sobie zrobić kolor biały, chociaż tu mam napisane popielaty, więc mam nadzieję, że ten popielaty mnie nie zawiedzie. Co jest? Czemu to w takich workach dają teraz? To nie jest biały. Dałem mi biały, nie czarny! Dobra, niech będzie. A drugi kolor wrzosowy. Chociaż ja już nie ufam, nie wiem czy wrzosowy to jest fioletowy. To jest fioletowy kolor, ale tu był na przykład biały i wyszedł czarny. To co, tu wyjdziesz zielony? Dobra, raz kozi śmierć. Zobaczmy. Cwaniaczku, Januszka nie oszukuj. O, 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 patrz. To jest już fioletowe. Dobra. Siu. Na TikToku tak właśnie malowali, tylko kieszeń chcę pomalować. Kleję taśmę, żeby kasę mi nie odwaliło i żeby za daleko nie wyszedł, bo potem będzie, wiecie, tak jak z malowaniem ścian, tu odpryski, przychodzi chłopak do pokoju i mówi: jak pomalowany źle pokój, ja nie chcę z tobą być całe życie. Wszystko staram się robić zawsze perfekcyjnie, żeby było zawsze przepięknie. Moja pani od plastyki zawsze mówiła, że coś idealnego, że maluję przepiękny obrazy. Zaprawdę wtedy malował te obrazy mój tata. Bo niedaleko pada jabłko od jabłoni, więc ja podejrzewam, że również mam ten majstersztyk w paluszku małym. Patrz, kurde. Mówcie Da Vinci, a to moja Mona Lisa jeansowa. Porąbana, ale jest. Powtórzę jeszcze raz. Bo pewnie mnie nie słuchaliście albo nie oglądaliście poprzedniego odcinka. Jeśli chcecie przerabiać swoje ubrania, pytajcie o zgodę rodziców. Jak jakiś rodzic mi napisze: Janku, moja córka, syn, dziecko, pies oglądał w twój film i wziął się za ubrania i to przez ciebie na przykład teraz ma podziargane spodnie jeansowe, to ja cię dopadnę na jakimś meetupie. Oprócz kieszeni chcę jeszcze zrobić tu te ściągacze i chcę jeszcze zrobić te ściągacze tu. Chociaż się tak zastanawiałem, powiem wam. Przez chwilę mi taka żaróweczka się pojawiła pewnie nad głową, być może zauważyliście. Bo myślałem nożyczkami tu przyciąć, wtedy mieć tak, chociaż nie, kurde, będę wyglądał jak Hulk, a ja chcę wyglądać jak projektant mody. Chciałbym uzyskać taki efekt, że tych sznureczków nie pomaluję. One będą niebieskie. Myślicie, że się uda? Myślicie, że się uda? Dobrze, bardzo dobrze. Cieszę się, że we mnie wierzycie. Siup. To może wyglądać fajnie, ale może także wyglądać źle. Jest 50% na to, że będzie wyglądało źle albo dobrze. Mam jeszcze tutaj taką o koszulę, tylko jak teraz patrzę na te efekty, to chyba nie będę tego robił, chyba że... Dawaj, kieszonki i kołnierzyk i mankiet. O, i może na ten czarny. No, teraz bym wam pokazał, jak wyglądało opakowanie tej farbki. Białe. Ole, intensywna czerń tu wleciała na początek. A ja odkryłem po prostu swoje powołanie. Moda, ale taka moda nietuzinkowa, niestandardowa, handmade. Tutaj cyk, mankiety. Słuchajcie, czasami może brakować tylko jednej nutki, by symfonia była piękna i skończona. Coś czuję, że jak pomaluję kołnierzyk, to będzie wyglądać po prostu mistrzowsko. Pamiętajcie, dajcie czas, dajcie się zaadoptować farbie. Dajcie, żeby ta farba poczuła symbiozę z jeansem. Wy byście chcieli wszystko od razu na hop-siup, a to nie da się tak. Na największy cud życia trzeba czekać 9 miesięcy. Na premierę Cyberpunka. No i na dziecko. Co ja zrobię, jak Coco Chanel do mnie zadzwoni i powie: bonjour, monsieur Jean Dalrowski? Coś czuję, że ze spodni będę zadowolony. A spodnie to najważniejsza rzecz, żeby pięknie podkreślały moje uda, wyćwiczone na taekwondo. Gdyby hejter mnie zaatakował, potrafiłby zrobić tak. Albo inaczej. Tego się nie spodziewał.
palce w oczy, bo myślą pewnie, że zrobił. Na szczęście hejterzy się mnie boją, bo się boją, że tylko mnie dotkną i potem się połamie cały. Bo wyglądam jak kucherko. To co powiedział Stachurski. Potężna wichura, łamiąc duże drzewa, trzciną zaledwie lekko kołysze. Uważaj. Tylko, że ja nie jestem trzciną. Ja jestem różą. Każda dama by chciała mieć takiego w domu, ale pamiętajcie, posiada kolce. Można się nać. Stary pijany, nieprawda, nie, nic nie piłem. O, tu się łatwo rozprowadza, bo tu cyk. Pociągnięcie jedne pędzlem. Już prawie zrobione. Jestem ciekaw, co na to Sysia. Czy jej się spodoba, czy powie, ja, Jasiu, cudowne. Jutro ci przynoszę wszystkie ubrania, żebyś mi pomalował. Czy powie, pisz na kanapie. Zobaczymy, zobaczymy. O, chyba Sysia idzie. Bo rozpoczęło się... No dobra, dobra. Prawie nakryła nasze niecne plany. Zadęciuszki już wyschły i to wygląda bardzo ładnie. Przez chwilę, szczerze mówiąc, się bałem o to, jak będą wyglądać te ciuchy, ale jak wszystko wyschło, to wygląda naprawdę bardzo spoko. Nawet ten fioletowy na tyłku i tak dalej wygląda spoko. Chciałbym teraz ubrać te stylówki i w tych stylówkach pójść do Sylwii. Ubieram więc spodnie, ubieram więc to i w pierwszej stylówce idziemy do Sylwii. Kupiłeś to? Zrobiłem. Jak? Poleśnie. To była zwykła koszula jeansowa. Czarne farbki. Jak to zrobiłeś to na przykład? Z tymi farbkami to ubrałem. No dobra, ale pomalowałeś? Popisz tu Jay Dabrowski. Albo tu. A to nie będzie widać niebieskim na czarnym. Będzie widać. Bo to jasne niebieski. J. Dabrowski. Jak ci się podoba? No ładnie, ślicznie. Fajnie wygląda. Bardzo ładnie, no. Stylówką. Ładnie. Genialnie fituje. A zaraz ci pokażemy jeszcze jedną rzecz. Zobacz. Mam być szczera czy miła? I to, i to. Tam to było lepsze. No, to jest... O, teraz widzę, że wygląda. Jak mówisz, że są te fajne spodnie. Wystawię teraz storiesy i zobaczymy, jak zagłosujecie wy. No i witam, kochani. Pora na wyniki ankiety, którą wam zadałem. Spytałem się, czy spodobały wam się ciuszki, które przerobiliśmy. I uwaga, najpierw zacznijmy od koszuli. Tam zagłosowaliście w większości, że wam się podoba. Bardzo się cieszę, dziękuję ślicznie, bo 25 tysięcy osób zagłosowało, że jest sztonks, 9 tysięcy osób zagłosowało, że jest słabe. Te 9 tysięcy osób, to ja nie wiem, dlaczego wy macie dostęp do internetu. Będę musiał napisać do premiera albo do prezydenta z prośbą o ekstradycję was z Polski. Natomiast jeśli chodzi o spodnie, które jak zresztą montowaliśmy materiał z gruntem, no to zauważyłem, że rzeczywiście są słabe. No to spodnie 25 tysięcy osób zagłosowało, że są słabe. Popieram to. 15 tysięcy osób zagłosowało, że są fajne. Nie wiem, prawdopodobnie chcieliście mi poprawić humor, albo to te 9 tysięcy osób z poprzedniej ankiety, co nie wie, co robi w swoim życiu i klika złe rzeczy, byle tylko kliknąć. No, zatem dziękuję wam ślicznie za obejrzenie tego filmu. Jeśli wam się spodobał, to lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i o, czym by się tu dzisiaj stryknąć tak? Może moim Diorem? Może mój Black? What is God? Massimo Dutti Santi Papyrus? Może z Avon? Przy okazji chcecie coś z